Witam z nową książką. Tym razem książka teraria biotopowe dla gadów i płazów. Więc lecimy z tematem. Wszystko co można się dowiedzieć na temat płazów gadów, ich terariów biotopowych i tak dalej. Wiadomo, wszystkie gady, płazy i tak dalej. Mamy tutaj sera, biotopowe, jak urządzić. Przykłady, jak można urządzić dla danego gada czy płaza. Lokum. Oczywiście pokazane są obrazki z wszystkimi tymi zwierzętami. Jeśli to tak można nazwać, ja to nazywam zwierzęta, bo nie umiem inaczej określić po prostu. Zobaczcie, tu są... Ja pokazuję po prostu te książeczki. To jest znowu książeczka z firmy Sera, takie poradniki po to, żeby też macie na obrazkach przykłady, jak można urządzić ewentualnie, Terarium. Oczywiście każdy urządza inaczej, ale tu macie obrazki pokazane, przykłady, na przykład terarium tropikalne, teraria tropikalne dla na przykład no, takiej jaszczurki. I urządzenia, co jest potrzebne. Znaczy, no, podłoże oraz to, co jest do tego y, potrzebne, o co możecie się Ewentualnie zapytać w waszym sklepie teraryjnym, bo tu już dotyczy to terariów, więc tu już musicie do sklepów teraryjnych trafiać, gdzie możecie się wszystkiego dowiedzieć, ewentualnie zakupić to, co jest dla waszego zwierzaka potrzebne. Czy macie kameleona, czy macie jakiegoś innego, tam płaza gada i tak dalej. Tutaj jest akwatera, czyli takie akwarium. Przykłady też, jak urządzić filtry. Jeżeli jest woda, no to no, na przykład macie żółwie. Żółwie wodne, czy tam wodnolądowe. Znowu filtr jest potrzebny do tego, żeby ta woda była utrzymywana w czystości. Oraz nie tylko filtr, ale wiele innych rzeczy. Yy, uzdatniacz wody. Po co? Po to, żeby ewentualny chlor yy, usunąć z tej wody, w, którą, w której żyje wasz zwierzak. Jeżeli to jest wodne zwierzę, czy tam wodnolądowe. Żółwie lądowe pokazane. Co jest im potrzebne? Maty grzewcze, lampy. Optymalne wyposażenie: terrarium. Terrarium, a tak mówię, niezbyt prawidłowo chyba, ale dobra, mniejsza z tym, jak widzicie, jak powinno wyglądać co powinno być. Wyposażeniem takiego dla takiego terrarium dla danego zwierzaka. Oczywiście, czy to dla żółwia, czy kameleona, czy innych zwierzaków. O, jeżeli to jest jakiś wodny, czy wodnolądowy żółw, no to wiadomo, że będzie potrzebna wyspa, lampa grzewcza, filtr, pokarmy, grzałka ten wapno uzdatniający preparat do filtra gąbki będą potrzebne tu macie różne takie no o wszystko trzeba ja pokazuję po prostu w książkach w co można się zaopatrzeć, w jakie akcesoria również, przykłady co można y, zakupić, y, co jest potrzebne, lub co można się zaopatrzyć, y, mając danego gada. Jeżeli macie żółwia, to musicie odpowiedni sprzęt. Jeżeli macie żółwia wodno inny sprzęt. Po prostu trzeba. No, na przykładzie obrazków, które też pokazuję w książkach. Tytuł. Tytuł na przykład w książce, jak zobaczycie, no to też wiecie, czego szukać. Węże. Co węże potrzebują, są różne węże. Już na pierwszy rzut oka w tej książce na przykład widzicie, że potrzebne są lampy. Dla węża powiecie, że lampy są niepotrzebne, no, ale już dla kameleona tak. Dla węża nie. Dla węża będzie potrzebna mata grzewcza i terrarium odpowiednio zabezpieczone, tak żeby nie mógł uciec z tego y, pojemnika. Lampy będą potrzebne odpowiednie, stosowne dla danego gada. O różnej mocy, bo na przykład y, lampy UVB albo lampa grzewcza będzie potrzebna, to zależy też od mocy, także to też trzeba zwrócić uwagę na to. Dlatego możecie w książkach sobie na przykład na moim filmiku zobaczyć, co jest, o co możecie się zapytać, jakiego gada macie w domu, czy jakiego zwierzaka. I na podstawie tego, co macie w domu się dowiadujecie w waszym sklepie terraryjnym. Albo się dowiadujecie i po prostu zakupujecie odpowiedni sprzęt w tym sklepie, który jest Wam potrzebny do wyposażenia Waszego terarium. Dla Waszego zwierzaka, żeby ten się dobrze czuł w, waszych, w waszym domu. Z Wami. Tutaj jest tak zwana lampa. Hmm. No, UVB znowu. Tutaj też będzie taki klosz potrzebny do tej żarówki UVB. Nie, nie kupujecie takiej zwykłej nabiórkowej lampki, i nie wkręcacie tam żarówki UVB, ponieważ to już są inne, inna moc i tak dalej. Inna, znaczy inne moce prądowe nie wiem, no czymś to się różni dlatego odpowiedni klosz musi być to jest tutaj jak zauważycie to jest wzmocnione to, to coś gdzie idzie kabel yy, ta część jest wzmocniona taką ceramiczną takim czymś ceramicznym po co? po to żeby dla zabezpieczenia, że w razie jak się rozgrzeje ta część która jest wkręcona którą się wkręca żarówkę ta metalowa część, są tam styki odpowiednie. To też jest bardzo ważne, że w, jak żarówka świeci, to te części się grzeją. Nigdy wy palcami nie powinniście tego dotykać. Bo to może być bardzo gorące, żebyście się nie poparzyli. Dlatego są takie zabezpieczenia, które chronią wasze zwierzęta i oraz was. Przed poparzeniami, przed y, różnymi tam y, no y, różnymi dziwnymi sytuacjami niepożądanymi. Dlatego nie wkręcamy żarówek grzewczych czy żarówek UVB do zwykłej biur biurkowej, nabiórkowej lampki. Tylko zakupujemy po prostu odpowiedni klosz do tego, przystosowany. O czym się dowiecie oczywiście w sklepie zoologicznym również. Ale tu macie przykład, czego się doszukiwać, o co się zapytać w waszym sklepie, jak chcecie nabyć zwierzaka i chcecie wyposażyć jego terrarium. Będziecie też potrzebowali termometra oraz wilgotnomierza. Taki wilgotnomierz jest też potrzebny w waszym terrarium, jeżeli macie jakieś płazy. Jeżeli są jakieś żaby, to one też potrzebują i odpowiedniego podłoża, jak widzicie, oraz odpowiedniego y, termometru oraz taki higrometr, który Wam pokaże, jaka jest wilgoć w Waszym terrarium, Waszym terrarium dla tych żab. Jeżeli hodujecie same żaby, to musicie wiedzieć, co jest potrzebne, jakie jedzenie jest potrzebne oraz jakie podłoże. Tu jest po prostu w tej książeczce pokazuje. Teraz idziemy już do pokarmów. Odżywianie gadów zgodnie z naturą. No i tu widzicie różne przykłady, czego się doszukiwać, o co się zapytać, jeżeli macie na przykład, nie wiem, legwana, żółwia, inną jaszczurkę. Coś innego, na przykład żółwia lądowego, no to też inny pokarm dla żółwia wodnolądowego, inny pokarm dla żółwia lądowego, inny będzie pokarm dla waszych płazów, gadów i tak dalej. Na przykład żółw wodnolądowy nie będzie jadł tego samego pokarmu co żółw lądowy. Jaszczurki nie będą jadły pokarmu dla żółwia, znowuż i tak dalej. Różnice są w pokarmach, także to jest warto sobie też poczytać na opakowaniu. Na przykład, jak idziecie do sklepu zoologicznego, to możecie wziąć takie opakowanie do ręki i sobie poczytać, co tam jest zawarte w tym pokarmie, i dlaczego się nie stosuje pokarmu od żółwi lądowych dla na przykład żab, dlaczego na przykład legwan je coś dlaczego nie stosuje się pokarmu dla przystosowanego dla legwanów um, u na przykład nie wiem kameleonów albo coś tam innego jeszcze także warto się interesować także wam pokazuję jakie pokarmy są mogą być dostępne a jakie Yy, powinno się używać. Na przykład macie skorpiony. Niektórzy hodują skorpiony i pająki. Inny macie pokarm dla pająków i skorpionów z kolei. Inne są preparaty. Oj, prze przepraszam. <grywanie> yy, niespodziewanie. No, niespodziewanie. To się zdarza, niestety, bo trąciłam. Palcem, jak widzieliście. I co jeszcze macie na przykład? No, różne takie. No i to wszystko chyba. Także warto się zagłębiać. Jak się zagłębicie w oglądanie tego filmiku, który ja tutaj pokazałam. Z tą książką powiedzmy, że tą książką Terraria Biotopowe dla gadów i płazów no to wiecie czego się doszukiwać, a co brakuje waszym zwierzętom na przykład. Co byście chcieli, jakbyście chcieli je odpowiednio karmić i odpowiednio pielęgnować, a może macie podłoże nieodpowiednie, a może coś tam innego im brakuje. Także na podstawie tych książek, wszystkich, które ja pokazuję, macie okazję po prostu się wszelakich rzeczy dowiadywać i doszukiwać. Po prostu, czerpać wiedzę. Nic tylko czerpać wiedzę. Starajcie się po prostu jak najwięcej czerpać tej wiedzy, bo niestety wiedzy jest nigdy nie za dużo. Także warto, się doszukiwać, co brakuje waszym zwierzętom, jeżeli macie. Oczywiście też możecie się w ogrodach zoologicznych niekiedy podowiadywać, bo tam też niekiedy są opisy na tych plakietkach przy każdym zwierzęciu, co zwierzę je, jakie ma warunki biotopowe i tak dalej. Ale do zoo wiadomo, że nie chodzimy codziennie, tylko tam powiedzmy raz w roku, czy raz na dwa lata. Więc yy, jedynie co to na filmikach mamy okazję, albo po prostu w internecie. Jeżeli w internecie na przykład jesteście zainteresowani, powiedzmy, nie wiem, legwanem, to też czasami te informacje mogą być. Dlatego warto sobie też porównywać z tym, co wiecie z internetu, a książką. A jak zauważyliście, ta książka też bardzo fajnie. Jest opisana, bardzo ładnie pokazane są różne przykładowe teraria, wyposażenie, co jest potrzebne do tego terarium. Są, jak widzieliście, niezbędne tylko rzeczy pokazane do danego terarium, czy tam akwaterarium. Nie jest to nadmiar rzeczy nie wiadomo ile, tylko jest tylko to pokazane, co powinno być. Oczywiście sprzedawcy w sklepach będą Wam wciskać, że a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Wiadomo, że sklep no niekiedy chce jak najwięcej Wam wcisnąć, i często gęsto się zdarza może się zdarzyć, że Wam sprzedawca wciśnie niepotrzebnych rzeczy multum. A potem jak patrzycie na podstawie mojego filmiku, co widzieliście w książce przeglądając ten film, co widzieliście w tej książeczce albo w innej, to zobaczycie, że elementy potrzebne do terrarium są tylko, powiedzmy, trzy potrzebne, czyli podłoże, pokarm ewentualnie lampa grzewcza i lampa UVB. A sprzedawca będzie Wam wciskał ściankę dekoracyjną ze z tyłu na, za, na plecy terrarium. Będzie Wam jeszcze tam wiele innych rzeczy niepotrzebnych. Nakupujecie tego, nakosztujecie, nawykosztowujecie się na tego, a potem się okaże to po prostu wszystko niepotrzebne. A Wy zostajecie się z problemem. Więc zanim, zanim, na, spoko, N zanim nabędziecie zwierzaka, zanim nabędziecie terrarium, zanim wyposażycie, i, i pomału, spokojnie, na spokojnie warto sobie filmiki przeglądnąć na YouTube, zobaczyć co pokazuje się na YouTubie, Jakie książki, co te książki pokazują, co w książce jest, i na tej podstawie możecie sobie zrobić najlepiej co? Listę zakupową, niezbędnych rzeczy. Robicie listę zakupową, co jest potrzebne, idziecie do sklepu, patrzycie, ile dane rzecz kosztuje, wiecie o tym i cóż. I kupujecie tylko to, co jest niezbędne. Żarówka wam się popsuje, kupujecie następną. Jeżeli coś innego uszkodzi się kabel, nie, nie wymieniacie tego kabla sami, tylko idziecie do fachowca, szukacie fachowca, który wam to zrobi. Nie ma, że sami, sami nie róbcie, jeżeli się na tym nie znacie, bo wiadomo, że może być źle. A żeby nie było niepotrzebnych problemów, no to niestety musicie uprzednio się dowiedzieć. Jak już powiedzmy zakupiliście lampę grzewczą, czy lampę UVB dla waszego żółwia, dla waszego jakiegoś gada, to musicie też sprawdzić sprzęt, czy ten sprzęt jest cały, czy nie ma jakichś uszkodzeń. W chwili, kiedy zanim pójdziecie do kasy, najpierw trzeba wszystko sprawdzić, bo potem, jak jesteście w domu i się okaże, że coś jest uszkodzone, to jesteście po prostu w kropce. A po co wam być w kropce? Jak możecie uniknąć bycia w kropce, nie mieć problemów? Najlepiej wszystko sprawdzić po kolei, sprawdzacie, czy wszystko jest kompletne. Czy wszystko jest całe, czy nic nie jest uszkodzone, i dopiero wtedy idziecie do kasy. Więc najlepiej wszystko na spokojnie. Na razie na tyle życzę miłego oglądania. Łapka w górę. Pamiętajcie o tej łapce w górę, o komentarzach i o czym? O subskrypcji kanału. Do następnego wideo.